Cześć, ja jestem Rafał, a dzisiaj moim gościem jest Paweł Czerwiński. Cześć. Cześć Paweł. Dzisiaj porozmawiamy o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i czym spowodowane są wysokie ceny mieszkań. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Paweł, to jak mógłbyś zacząć właśnie od tego tematu? Czym są spowodowane te ceny? No, wysokie ceny mieszkań to ciekawy w ogóle temat, bo jest tutaj mamy wiele aspektów tych wzrostów. No, przede wszystkim bardzo dużo ludzi zaczyna odczuwać i w ogóle w mediach informacja o inflacjach, nie? To tak, rosnącej tak. Inflacji, o tym, że ceny idą do góry, ceny różnych produktów różnie. To też jest ciekawe, że właśnie że ta inflacja jest różna dla każdego z nas, bo jeżeli jesteś studentem, no to jeżeli wzrośnie mocno jedzenie, no to generalnie mocniej ją w portfelu odczujesz, tak? Jak dużo zarabiasz i nie wiem, zarabiasz 100 tysięcy złotych miesięcznie, to generalnie wzrost tam ceny marchewki czy pietruszki nie zrobi dla ciebie tam na tobie jakiegoś tam wrażenia. Natomiast no, przede wszystkim tutaj bardzo wzrosły ceny materiałów budowlanych, bo to jest ciekawy aspekt i w zasadzie nawet pamiętam na ekipa remontowa mi mówiła, że robili cenę jakiegoś rusztowania metalowego do tarasu przed wakacjami, sama stal tam 3,5 tysiąca, a teraz około 8 tysięcy, więc to jakby pokazuje skąd też się biorą wzrosty cen. Kolejna sprawa, no to przede wszystkim to są nieruchomości były bardzo zawsze fajnym tematem inwestycyjnym, więc tak. te ruchy inwestycyjne też są widoczne. Może one nie pociągnęły tak mocno cen, przede wszystkim no, tutaj inflacja, małe stopy, niskie stopy procentowe, tak? No, to też spowodowały, że duża część kapitału no, przeszła tutaj w stronę nieruchomości, nie? Bo dużo osób mając oszczędności, no nie chce, żeby ich oszczędności zjadła inflacja właśnie jak ten ciasteczkowy potwór, nie? Więc lepiej wrzucić właśnie mieszkanie na wynajem i lepiej takie mieszkanie wynajmować, mimo tych wszystkich jakichś tam niekorzystnych czy mało wesołych spraw związanych z najemcami, nie? No po prostu jakimś tam dbaniem o tym, o cały tym maintenance, nie? No ale jeżeli jesteśmy w stanie na powiedzmy mieszkaniu na wynajem zrobić 8%, 6%, jeżeli nie potrafimy i tak dalej, no to jest to lepsza inwestycja niż trzymanie tych środków na kontach bankowych. I to powoduje, że po prostu jest bardzo duży popyt na rynku. Właściwie cały czas jest tak duży, że to widać na wszystkich wykresach i na wszystkich wskaźnikach, nawet pokazywanych przez NBP, gdzie po prostu no, nieruchomości, nawet właśnie jest jeden ciekawy taki wskaźnik, gdzie są pokazywane możliwości negocjacyjne u deweloperów, nie? Że właściwie praktycznie nie ma. Nie? No i ja mam taki swój wskaźnik cappuccino. Wskaźnik cappuccino działa tak, że jak przychodzisz do dewelopera na spotkanie i ci nie zrobi cappuccino, to znaczy, że jest drogo. Tak, no bo wiecie o co chodzi, że następny klient czeka i w zasadzie jak nie bierzesz, to nara, wiesz i tak, tyle, tak. Nie? Więc a jak są czasy takie, gdzie jednak ten deweloper szanuje inwestora, no to masz czas na to spokojne cappuccino, porozmawianie i tak dalej. No oczywiście to jest w dużej przenośni, ale mniej więcej o to chodzi. Pawle, bo tak powiedziałeś właśnie o zysku z inwestycji z najmu, także w okolicach jest to 6-8%, no to można by powiedzieć, że jest to rynek wciąż nienasycony z tego powodu, że jeśli porównywalibyśmy to do rynku zachodniego, gdzie stopa zwrotu w skali roku z inwestycji powiedzmy w mieszkanie, gdzie mamy czerpiemy zysk z najmu, to jest na poziomie 2-3%, prawda? Tak. Jak w Niemczech jest 3%, to można powiedzieć, że jest to dobrze. Tak. Więc tak naprawdę, jeśli mielibyśmy teraz myśleć, czy mamy bańkę u nas w Polsce, no to jeśli odnosimy się do rynku zachodniego, to można by powiedzieć, że jej nie ma. Znaczy tak, przede wszystkim te 6-8% no to było przez ostatnie kilka lat. W ostatnim roku oczywiście mieliśmy pewne turbulencje, nazwijmy to, związane z pustostanami na mieszkaniach i to mogło wpłynąć, zależy jak ktoś zadbał, jako ten właściciel takich mieszkań, jak szybko zareagował na sytuację, jakiego rodzaju miał wynajem, czy to był najem właśnie krótkoterminowy, długoterminowy, czy miał na pokoje i tak dalej, więc to pewnie ta rentowność w ostatnim roku spadła i trzeba było dobrze się nagimnastykować, żeby to wszystko na taki poziom wyciągnąć. Natomiast no, te zmiany, które
które są planowane w Polsce, między innymi podatkowe, związane z tym projektem ustawy Nowego Ładu, który w zasadzie cały czas jest jeszcze, można powiedzieć, też tam w dużej przenośni prezentacją w PowerPoincie, chociaż tutaj księgowi by się obrazili, bo tam jest ponad 600 stron, więc to taka dobra prezentacja w PowerPoincie. Natomiast do czego zmierzam, że w tym projekcie jest likwidacja możliwości od 22, a 23 roku, likwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości na wynajem. No i oczywiście te wszystkie zmiany, do których dochodzimy, będą powodować, że ta rentowność tych mieszkań będzie niższa. Natomiast nieruchomości w Polsce nadal są nieruchomościami tanimi i jeżeli chodzi o atrakcyjność ich w porównaniu do rynku europejskiego, to widać w Polsce, wpływ funduszy zagranicznych, którzy inwestują w nieruchomości na wynajem, kupując całe bloki wręcz, całe budynki. Więc nawet jeżeli taki fundusz jest w stanie wygenerować 3 czy 4% dzisiaj, tak, to i tak jest mega super w porównaniu do czegokolwiek innego, tak jak się tam gdzieś ze znajomymi śmialiśmy ostatnio, to wiesz, dzisiaj ludzie mają często dwa problemy z pieniędzmi. Albo ich nie mają i mają problem, albo mają i mają problem. Bo jak masz... Trzeba gdzieś zainwestować. W co zainwestować, nie? Najgłupszym wydaje się pomysłem, co możesz zrobić, to trzymać je na koncie. Tak? Ale w związku z tym, co się dzieje jeszcze na rynku, to w związku z lockdownami i tak dalej, mogą się pojawiać okazje. Nie? Może być tak, że różne firmy, różne ludzie będą bankrutować, będą potrzebować gotówki i dobrze też mieć, że tak powiem, kolokwialnie pieniądze pod palcem, nie? Żeby po prostu w razie czego ustrzelić. Tak, ustrzelić jest okazja. Tak, tę okazję. Kupić. Więc ten rynek jest dynamiczny, bym to tak nazwał. Dynamiczny i na pewno nie pozwala na to, żeby tam sobie przysnąć. No. Tak, a też zapytam może tak bardziej wybiegając w przyszłość, spekulacyjnie trochę. No bo tak, w tym momencie buduje się bardzo dużo mieszkań. I jeśli patrząc pod kątem demografii, mamy w tym momencie jakby medianę, nie jakby tylko, mamy medianę wieku w Polsce ponad 40 lat, chyba nawet około 43, a tendencja jest spadkowa, to znaczy mniej ludzi się rodzi. Tak, to prawda. A mieszka się buduje bardzo dużo. Tak. Jak to może wyglądać w perspektywie 20 najbliższych lat? No, to demografia jest bardzo, bardzo tutaj bardzo, bardzo istotnym wskaźnikiem, bo rzeczywiście wygląda to słabo. No, wszystkie te nawet programy rządowe, abstrahując od tego, czy wspieramy rząd, czy nie wspieramy, czy lubimy, czy nie lubimy, te programy po prostu nie działają. Tak? Nie działają. Że tak powiem, Polki nie rodzą coraz więcej dzieci i jeszcze ten COVID i tak dalej, tam różne rzeczy wpłynęły na to, że w zasadzie może być sytuacja, w której mamy mniej coraz bardziej ludności, która potrzebuje nieruchomości. Tak się może wydawać. Natomiast zauważmy, że do tej pory może ta praca zdalna też, to jest spore zagrożenie, zaraz o tym powiem, ale do tej pory było tak, że większość osób przyjeżdżała, wiesz, no do Warszawy. Ja sam jestem tam, można powiedzieć, Słoikiem, przyjechałem tutaj do Warszawy. Dokładnie ze Słoikami, mama tam rosół, kotlety i tak dalej. Znasz temat, nie? Więc, dokładnie. Dokładnie. I przyjeżdżaliśmy do dużych centrów miast na studia i tu często zostawaliśmy. Nie? Moja historia dokładnie jest taka. I dlaczego tu zostawaliśmy? Dlatego w większych miastach zostawaliśmy, dlatego że wynagrodzenia były wyższe, że szanse rozwoju były wyższe, mogłeś się dostać do fajnej pracy, nie wiem, robić fajny biznes i tak dalej, i tak dalej. I to powodowało, że wyludniały się małe miasteczka i nawet one wyludniały się szybciej niż powiedzmy ta demografia spadała. Więc jakby dlatego te ceny powiedzmy w Warszawie i w takich większych centrach miast było fajnie mieszkać tutaj, tak? Że tak to wyglądało. Natomiast sporym zagrożeniem, które jest ciekawe i rzadko jest właśnie, ono było już rozpatrywane dawno, dawno temu, w czasach jak powstawał internet, odnośnie pracy zdalnej w ogóle, tego czy ludzie będą chcieli, czy będą potrzebowali, wiesz, mieszkać w Warszawie, nie? No bo tak. Z jednej strony w Warszawie jest, czy w dużych miastach, mamy korki, masz smog i tak dalej. Dlaczego nie mieszkać w Bieszczadach? Wyciągasz, na naturze po prostu. Wyciągasz sobie telefon, laptopa czy coś teraz i w ogóle. Tak, tak. Ale wcześniej obronił się ten czynnik socjalny, społeczny.
ten to, że możesz wyjść z kimś na browarka, że możesz pójść na, nie wiem, tam po Wiśle, pójść na dyskotekę. To po prostu komfort, tak? Żabka jest tak naprawdę, wychodzimy z klatki i żabka jest. I możemy kupić, co chcemy. Tak, no tutaj to trochę ta cała logistyka i ten rozwój, rozwój całej logistyki, wiesz, tych wszystkich firm, tych paczkomatów, Amazona i tak dalej, to trochę tutaj to potrafi zaburzyć, nie? Natomiast ten czynnik społeczny, no nawet to widać, wiesz, teraz po dzieciaczkach, nie? Mam synka około 5-6 lat, no to on praktycznie przez tego jakby sytuację całą pandemiczną, po prostu no nie spotykał się za dużo z rówieśnikami, nie? No bo nawet mieli zajęcia jakieś tam plastyczne na Zoomie, nie? No co to jest? WF na Zoomie, tak? Ciężko to zrozumieć. No właśnie, więc to jest czynnik, który może wpłynąć. Natomiast no na przykład z tego, co widzimy też w korporacjach, to korporacje na przykład patrzą teraz ze względu na tą sytuację, która była, że zwiększają powierzchnie biurowe. I ta tendencja też jest widoczna w mieszkaniówce, zaraz o tym powiem, w powierzchni w biurowie, że już nie ma tego takich klatek, nie? Takich chów klatkowy, nie? Takiego, no, że tam po prostu siedziałeś w tym boksie, w korpo, nie? W takim budce, nie? Tam do kupla, co tam klikasz, nie? Więc się zmieniają, no, ze względu na to, żeby było bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. I w mieszkaniówce też to jest widoczne. Jak ja sprzedaję, handlujemy mieszkaniami, to bardzo dużo było klientów właśnie od czasu rozpoczęcia całej sytuacji tutaj pandemicznej, którzy zaczęli pracować zdalnie. Przychodziła rodzina, tam powiedzmy 2 plus 2, takich miałem klientów. Wchodzą 2 plus 2 generalnie i mówią, że mają tam 3-pokojowe mieszkanie i było spoko, bo tam dzieci miały swój pokój, tam rodzice swoją sypialnię i salon, nie? I było spoko. Wszystko grało, jak rodzice chodzili do roboty. Do pracy, tak. A jak teraz mama musi pracować z domu z komputera, tata, no to tak, mama siedzi w salonie, ojciec generalnie tam w sypialni sobie wygospodarował jakiś kawałek, no ale to na dłuższą metę jest słabo. Uciekliwe. I oni przychodzili i szukali jakby mieszkania o jeden pokój większy i tak dalej. Więc taki widzimy no, ten ruch też, ale ludzie też zaczęli kupować i myśleć o tych domach, takich domkach letniskowych, nie? Takich po prostu poza Warszawą, gdzieś tam, żeby trochę wody gdzieś było, Mazurki, coś tego sprawy. Dokładnie, właśnie tak chciałem też powiedzieć o tym, że teraz wielu inwestorów przerzuca się na inwestowanie swojego kapitału na Warmii i Mazurach. Mm-hmm. To jest bardzo powszechny teraz jakby temat nawet na YouTubie po prostu. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. W ogóle tak swoją drogą chciałem ciebie też zapytać a propos inwestowania, obracania mieszkaniami jako flipy. Mm-hmm. No bo cały czas te wyświetlenia na YouTubie rosną. Cały czas jest zainteresowanie. No pytanie tak naprawdę... Czy jeszcze jest ta marża? Po prostu. Jak to wygląda? O, i tu, z powodu inflacji też. Tak, tutaj jest największa jakby, tak mówiąc też kolokwialnie, beka z tego całego systemu, taka, że jest problem z pricingiem, z wyceną nieruchomości, z tym, że nie wiesz po ile kupić i po ile sprzedać. Czyli, że dzisiaj, jeżeli mamy na przykład taki jakiś tam... Przykład, na Mokotowie mamy mieszkanie, które kupiliśmy za 10 tysięcy z metra w nowym budownictwie. Tam, nie pamiętam, rok temu. Okazję kupiliśmy, nie? W nowym budownictwie i tak. I teraz wystawiamy po 16 z kawałkiem, gdzie 2 tysiące włożyliśmy tam w remont z metra, czyli z 4 tysiące z metra, załóżmy, że przy 100 metrach. No to sobie można policzyć, że jaki to jest tam zysk. I wygląda super. Super wygląda, miód, malina, zysk ekstra. Tylko pytanie, dostanę kasę na konto, dostaniecie kasę na konto i co dalej? Co dalej jako flipper? Tak? Idziesz na rynek i masz, jakby zamknąłeś deala, wyszedłeś, można to porównać do rynku akcji, że weszliśmy po cenie 10, wychodzimy po cenie 16. Pytanie, co dostajemy za 16? I chciałbyś wejść za 14, czy za 12, czy za dychę, nie? Tak. No, dlaczego? A tu wiesz, rynek ci mówi, że możesz z powrotem, no tak jak niektórzy pewnie tam w bitcoiny inwestują i tak dalej, możesz wejść dokładnie praktycznie po tej samej cenie. No to po co ci był ten deal, nie? Że po prostu okej, zarobiliśmy w pieniądze, mamy więcej papierków, tak? Ale co z tego? Więc jest problem z wyceną, jest bardzo duży problem z wyceną nieruchomości, że właśnie cały ten biznes polega na tym, żeby po pierwsze na flipach teraz bardzo szybko sprzedawać, szybko kupować i szybko sprzedawać, bo przy tych rosnących jakby cenach jakby to jest ważne, nie?
dla osób, które w ogóle jakby nie wiedzą, no to nie robili, nie znają tego rynku nieruchomości, no tutaj nas powalnia jakby sytuacja prawna często, bo tam są jakieś zawirowania prawne. Oczekiwanie na jakieś dokumenty. Księga, ale nawet później masz te, na przykład jak kupisz mieszkanie jakieś okazjonalne, gdzie są księga wieczysta, jest jakiś tam bałagan jest, nie? Musisz to wyczyścić, no to w Warszawie to jest 8-10 miesięcy na jakby bez żadnych trików, no bo tam można, okay, spróbować. Można spróbować różne triki. Ale normalnie tak zwyczajnie no to jest 8-10 miesięcy, żeby wyczyścić księgę wieczystą, nie? Więc to jest bardzo, bardzo dużo, żeby po prostu no, działać na tym rynku. Bo a to czas się wydłuża, jakby oczekiwanie tak na zmiany w księdze też. Tak, a później masz jeszcze kolejne zawirowania były z kredytami. Masz sytuację taką, że przychodzi twój klient i mówi: panie Pawle, biorę to mieszkanie, ale na kredyt, nie? No i on musi 3 miesiące gdzieś załatwia kredyt. A wtedy, jak był rok temu, jak wybuchła cała sytuacja z pandemią, było tak, że banki po prostu rozwalały się, że mówiły: o, ty masz w PKD czasami wpisaną jakąś gastronomię, czy tam może zakazany turystykę, zawód, czy coś. Nie, to nara, to tak. No tak, więc jakby po prostu zostanie z nieruchomością na dłużej może spowodować też konsekwencje. I te konsekwencje mogą być w dwie strony, bo może być tak, że my, jedno najśmieszniejsze mieszkanie, które mamy, to jest mieszkanie, które kupowaliśmy od komornika w 2015-16 roku i ktoś tam przez 3 lata bronił tego mieszkania. Po prostu prawnie, po prostu raczej bogatszy ktoś zostawił tam 100-metrowy apartament. I my je kupowaliśmy za 6 tysięcy z metra i dzisiaj ona jest warta gdzieś około 12 tysięcy z metra. Przez 5-6 lat nieruchomości w Warszawie urosły o 100%. 100% ceny. I to jest jeden z najdłuższych flipów, właściwie najdłuższy flip, który mamy. I tak się zastanawiamy, że słuchaj, no nic nie zrobiliśmy przez 6 lat, a zarobiliśmy 100%, tak? I to jest w tym śmieszne, nie? Że możesz dojść do wniosku, to tak jak trochę w kryptowalutach, tam pewnie większość oglądających kojarzy, że jest takie powiedzenie hodl, nie? Także tak, kupi, zapomnij, tak? A tam są jacyś traderzy, tam kupują, sprzedają, co godzinę, co pół godziny, boty piszą, tak. A ten, co kupił, zapomniał i to. Nawet ustosunkowuje się jego jakby inwestycja o inflację. Sam tak, fakt tego po prostu, tak, on zarabiał inflację, chociażby nawet teraz taka jest, że... Więc generalnie no, z nieruchomościami są przygody, tak? Są przygody, ten rynek jest bardzo, bardzo zmienny. Dużo pewnie się pojawi okazji właśnie u komorników, syndyków, na różnego typu licytacjach, no bo dużo ludzi będzie bankrutować i tak dalej. Więc no, tutaj niewątpliwie będzie bardzo ważna wiedza, jakby, która, żeby po prostu nie wpakować się na minę, nie zrobić pochopnych wniosków, nie napalić się na mieszkanie. Ja się mogę z tego śmiać, bo sam się napalałem na samym początku swojej drogi, więc jakby żeby nie zrobić tych wszystkich błędów, żeby pójść po prostu zrobić wszystko zgodnie z planem, który mamy inwestycyjnym, no i po prostu zrobić dobrą inwestycję, nie, szybko. Pawle, tak kończąc, to większość ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie bądź sprzedać, zadają sobie to pytanie, odwieczne pytanie. Skoro jest taka cena na rynku, to sprzedawać czy trzymać? A jeśli chcę kupić, no to poczekać, bo może jest bańka. Wszyscy mówią, że jest drogo. To w takim razie poczekać, może ceny spadną? Co zrobić? Znaczy, no jeżeli masz swoje mieszkanie, jeżeli mamy swoje mieszkanie, to jest w ogóle jakby inna historia, no bo musimy spełniać swoje potrzeby mieszkaniowe. Tak? Jeżeli... Ale mówimy o inwestycji. No okej. Okay. Chociaż też powiem śmieszną rzecz, że warto jest obecnie sprzedać swoje mieszkanie i mieszkać wynajętym. Mieszkać wynajętym, dlatego że ceny najmu spadły, tak? Zależy jeszcze w jakim segmencie chcesz mieszkać, nie? Ale jeżeli chodzi o najem na przykład mieszkań premium, to jako też właściciele powiedzmy mieszkań o wyższym standardzie wiemy, że po pierwsze jest trudniej znaleźć lokatora, większe są pustostany, większa jest amortyzacja, czyli zużycie mieszkania i nie warto tego mieszkania posiadać jako na wynajem powiedzmy, tak? Ale warto od kogoś wynająć, bo ta rentowność tego takiego mieszkania dla kogoś jest 1%, więc warto ewentualnie ten 1 000 000 złotych, jeżeli byś posiadał załóżmy na inwestycje, nawet jeżeli to miało być z kredytu, zacząć robić flipy. Tak? Na początku się dowiedzieć, jak to się robi, tak? Ale jeżeli już się dowiesz, a mieszkać w wynajętym mieszkaniu. Mieszkać w wynajętym mieszkaniu, bo ta amortyzacja, nawet to zużycie tego mieszkania, to, że naturalnie się zużyje podłoga, wiesz, jak sobie wynajmiesz naprawdę fajne mieszkanie,
Fajne mieszkanie już w Warszawie możesz między 3,5, a pewnie 5,5 to wynająć, naprawdę super mieszkanie. I mówimy o 2, a nawet 3-pokojowych. Tak, to tak, zależy tak. od lokalizacji. Zależy od lokalizacji oczywiście. I po prostu po roku czy po dwóch oddajesz komuś kluczyki, to, że mieszkanie się tam zużyło, ktoś sobie musi odmalować, a po 10 latach ktoś musi takie mieszkanie zaorać. Tak? I to są, może być 100 tysięcy złotych albo w górę. Tak? Więc jakby ten, to, co uzyskał z najmu, może pójść w diabły. Więc lepiej jest właśnie przeznaczać środki na inwestycje, na flipy i robić je po prostu szybko. No. Też jest taka ciekawa historia, twoja historia, mhm. że tak jak ty opowiadałeś na jednym z wykładów Asbiro, mhm. że ty miałeś mieszkanie w kredycie kupione, wynajęte i do tego ty w nim nie mieszkałeś, tylko najmowałeś, mhm. bo miałeś po prostu zysk z wynajmu. Tak, tak. I ja w zasadzie do... jeszcze rok temu przestałem wynajmować mieszkanie, czyli do tej właściwie przez tam 10 czy ileś lat mieszkaliśmy w wynajętych mieszkaniach, tam z różnymi przerwami, ale i właśnie dlatego, z tego powodu, że wynajmowaliśmy mieszkanie w najlepszej lokalizacji, gdzieś, gdzie nam zależało, że jest na przykład park, bo nie wiem, mieliśmy małe dziecko i chcieliśmy przy samym parku mieszkać, w centrum Warszawy przy samym parku, w bardzo fajnym osiedlu i po prostu było super, jakby wiesz, płaciłem tam właśnie około 3-4 tysięcy za mieszkanie właśnie w super apartamentowcu z garażem, miejscu podziemnym i tak dalej, mając dzieciaczka, który wiadomo, tam większe jest zużycie wtedy takiego mieszkania, bo tam wiadomo, chodziki i takie inne sprawy. Natomiast w tym czasie warto po prostu inwestować, nie? No teraz zamieszkaliśmy akurat jeszcze śmieszniej, bo w mieszkaniu, które było z przeznaczeniem na flipa, no ze względu tam na COVID na chwilkę się tam zatrzymaliśmy, ale zobaczymy. Natomiast pewnie jest duża szansa, że wrócimy do mieszkania. W ogóle Polacy bardzo rzadko zmieniają mieszkania, nie wiem dlaczego, nie? I też nie ma tej jazdy próbnej. Nawet jeżeli chcecie kupić mieszkanie gdzieś w jakiejś lokalizacji, to często jej nie znamy. Często Polacy nie znają lokalizacji, do której się zaraz wprowadzą. Wynajmij tam mieszkanie na pół roku czy rok, zobacz, czy się fajnie mieszka, czy ta lokalizacja ci odpowiada. I nawet jak będziesz tam mieszkał ten rok, to lepiej ją poznasz i będziesz wiedział, gdzie są okazje. Więc lepiej w ten sposób poznać. Jak idziesz kupić samochód, to jedziesz jazda próbna, jakiś mechanik, coś tam. A mieszkanie często się kupuje po prostu jeszcze dewelopera na rzucie, nie? Najgorzej. Jak się nie znasz, to już w ogóle najgorzej, tak? I ci później coś wybudują obok. Więc dobrze podejść w ten sposób, bo po prostu nawet jak już kupi się tam mieszkanie obok, no to nie wiem, ten remont łatwiej doglądać, nie? Więc jest wiele argumentów dla takich, żeby tak zrobić, nie? Wiele aspektów. A już w ogóle domy, o to już mógłbym opowiadać o tym, dlaczego wynajem domu jest super. Zastanów się... To może w skrócie. No, dlaczego, jaka jest rentowność w ogóle dla właściciela takiego domu, nie? Zobacz, co ileś lat masz taki dom, jesteś właścicielem, masz najemcę, przychodzi Paweł, mówi, wynajmuję na tam 5 lat, nie? Tak. No przecież ja ci po 5 latach nie naprawię dachu, tak? To nie jest moja sprawa, nie? No, płacę ci jakąś kasę, no zobaczcie sobie, jakie są ceny wynajmu domu w waszych okolicach. I teraz, wiesz, tam płot, nie? Nie wiem, malowanie elewacji, coś tam, wiesz, i to są po prostu jakieś koszty, które są gigantyczne. Ty się cieszysz, że dostajesz, właściciele się cieszą, że dostają co miesiąc jakby cashflow, ale powinni odkładać własny fundusz i taki własny fundusz remontowy, taką własną świnkę z karbonką, którą kiedyś rozbiją, nie? Więc w ogóle posiadanie domów na wynajem to jest w ogóle jakaś abstrakcja, nie? A z drugiej strony ty jesteś najemcą, no to w ogóle luz, nie? Wiesz, tak, masz... i ma się duży metraż. Tak. Pawle, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, też serdecznie. Mam nadzieję, że wyciągniecie dla siebie ciekawe wnioski. Wiele wątków poruszyliśmy. Także subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Cześć, dzięki. Jeśli chcesz przygotować swoją firmę na nowy ład i poznać najlepsze rozwiązania dla siebie, sprawdź pakiet nagrań z konferencji uczelni Asbiro, klikając w link w opisie tego filmu.